Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw, witam was w kolejnym odcinku serii newsy. Dzisiaj będą newsy odnośnie dwóch zupełnie różnych raperów, bo uznałem, że nie ma sensu nagrywać oddzielnego filmu na każdą z tych dwóch spraw. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. Więc najpierw powiemy sobie o Quando Rondo. 3 maja 2021 roku, około godziny 3 nad ranem, 3:20, Quando Rondo wraz ze swoją ekipą przebywali w sklepie spożywczym w mieście Blackshear w stanie Georgia. Ekipa wyszła na parking położony niedaleko autostrady, kiedy nagle nieznany strzelec otworzył w ich kierunku ogień. Sam Quando Rondo nie został trafiony oraz według policji nie było go na miejscu zdarzenia bezpośrednio w momencie strzelaniny, ale potwierdzono też, że na tym parkingu był przed tym, jak padły strzały. W wyniku zdarzenia jeden członek ekipy Quando Rondo został postrzelony w rękę, a następnie zabrany do lokalnego szpitala, gdzie najprawdopodobniej tak na 99% go odratowano. Nie wiemy, czy ta strzelanina to była zemsta obloku za śmierć King Vona, czy nie. Czy to było zdarzenie, które miało zupełnie inne przyczyny. Niczego nie możemy wykluczać i tak naprawdę musimy czekać na rozwój wydarzeń. Okej, teraz powiemy sobie trochę o YNW Melim i o jego sprawie. Więc jak powiedziałem w poprzednim filmie, ogólnie ta część filmu to jest taki update do poprzedniego filmu. Jak powiedziałem właśnie w tym poprzednim filmie, YNW Bortlen przebywa za kratami, a kolejne posiedzenie sądu w sprawie YNW Meliego ma się odbyć 21 maja 2021 roku. Przed paroma dniami wypłynęły dokumenty, z których wynika, że istnieją dowody na niewinność YNW Meliego, których źródłem jest producent samochodu oraz firma. Nie wiemy jeszcze, co to są za dowody, ale zostało powiedziane, że dowody te nie były wcześniej znane szerszej publice. Dowiedzieliśmy się też, że planowane jest zakończenie procesu Meliego już w 2021 roku. Nie ma to związku z wynikiem procesu i stan Floryda nadal ma zamiar domagać się kary śmierci, jednak no, są dowody nowe dowody na niewinność Meliego i mogą one zostać wykorzystane przez jego prawników na jego korzyść już podczas najbliższego posiedzenia sądowego i być może Meli przejdzie na areszt domowy, choć nie mamy co do tego pewności, bo posiedzenie te może być przesunięte na kiedy indziej lub po prostu może z niego nic nie wyjść lub sędzia może się po prostu nie zgodzić. Okej, to żeby było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, suba oraz wejść na mojego Instagrama oraz na grupę Trapstars Polska, do których linki macie w opisie. Ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!